Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale Odynie Senior z tej strony. Jestem na plaży Michałowo. To jest taka mała plaża, mały zbiorniczek, ale plaża jest. Bo jadąc do wytycznego mojego celu, wszystkie zbiorniki, jakie są po drodze, będę przeszukiwał. No, co poza tym? Pogoda piękna. Słoneczko świeci, solary się ładują. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Widzimy się na plaży. A w nowym kapeluszu. Jestem w Michałowicach. Idę zobaczyć plażę. Widzę, boisko jest. Tu też się poszuka. Plaża nie jest duża, z tego co widziałem. Taka sobie. Plaża nie jest duża, ale widzę już kopane. Sprzęt, jestem już na plaży. Zaczynamy. Widzimy się przy pierwszym dołku, przy pierwszej znajdce. Musiałem się wrócić do auta, bo zapomniałem marchewki, a bez tego to jest jak bez ręki. To od razu przejdę tą. Mam tu sygnałek ładny. Pewnie będzie jakiś grosik. O, złotóweczka. No, jestem już na plaży, mam 50 groszy i gwoździk czy coś tam metalowego. No, a dopiero co weszłem. Tu jest monetka. Z początku nie wiedziałem co to jest, ale to jest 10 groszy. Takie dziurze, takie coś, a biło jak platyna. Nie widzę, żeby ktoś w wodzie tu chodził. Wejdę, pochodzę. Złotóweczka na samym wierzchu. Prawie nówka, ale już kończę. Idę zaraz po woderki i w woderkach pochodzę. Właśnie skończyłem. Idę po wodery albo po buty. Zobaczę, bo z brzegu są sygnały. Może coś z tego wyjdzie. No. Jak będzie wychodzić, to będę po prostu, przebiorę się i tego. A na razie to powyrzucam te śmieci, bo mi już ciążą. Ojej. I ta śrubka zapomniana. To zostawię ją tutaj. No, to widzimy się w wodzie. Mam coś tutaj. Oj. Ale nic nie widzę. Dalej jedziemy. Nic nie widzę, to jest. Wykopany przecież jest. Coś krucha, musi być. Jest grosik. 10 groszy. Jest. Nie, patrzcie. Jeszcze coś jest. I złotóweczka. Grosik jest, złotóweczka. Jest coś tu jeszcze? No jeszcze nie miałem, tak żeby dwa wykopać w wodzie. Takie coś, a tak ładnie biło. A to jakiś aluminium stopiona czy coś. Alu. No. Nic poza tym. Wchodzę głębiej trochę. Mało sygnałów. Patrzcie co znowu wykopałem. Nie uszkodziłem go nawet. Traktorek. Jeszcze takiego Fergusona nie mam. Ładny. Kolekcja. Ciekawe czy coś tu jest. Biło kurde tak dziwnie, że się uparłem normalnie. Jest następna monetka. Jeden grosik. No. Do następnego, a myślę ten traktorek to był zakopany, bo tu jest stan wody duży i plaża jest mniejsza. Jak była cofnięta woda, to pewno się dziecko bawiło i zakopało. Jakaś biżuteria. Chyba tak. Ale to jakieś... Potem zobaczę czy to... Ale mi się wydaje, że to jest jakiś alu. Jest następna monetka. Co to tym razem? Jeden grosik znowu. Jest chyba dwójeczka. W końcu jakaś większa monetka. Tak, dwójeczka. Dziwnie ją to brało.
Jest coś tu jeszcze? Nie ma. Dobre i 2 złote. Następną monetkę. Długo nie leżała. 50 groszy. No, ale już kończę. Dosyć tego 1,5 godziny. Koniec na dzisiaj. Wystarczy tego. Następna plaża 10 km stąd. Ale muszę najpierw coś zjeść. Patrzcie, jaki mają fajny amfiteatr. Czy jak to się to nazywa? Podest koncertowy, czy coś takiego. Dla publiczności też jest coś siedzenia. Pewna tu gra. Martyniuk. Czy jaki tam. Czy jakiś inny Zenek. No. A ja miałem pełne buty wody i teraz skrzypię. Opieku. Nad zalewem zazetany. O, też taki lasek ładnie. Idę właśnie zobaczyć go, jak on wygląda. Dzisiaj tutaj zostanę, bo mi w nocy jakoś nie umiałem spać. Jestem senny i w ogóle jakoś trochę się wyeksploatowałem. O, kawudobla, kurczę. Pewno z grillem. Plac zabaw jest, ale nie taki, jaki bym sobie życzył. Chociaż tam jest mała piaskowniczka. O, nasi tu byli, cholera. Wziąłem sprzęt, wziąłem buty, bo tam tylko trochę wejdę do wody, bo potem jest głęboko się robi. Ale popatrzcie, to i to ich jest. I co tu najważniejsze? Kosze na śmieci wielkie. I tu stoją kosze. Można? Można. I folia zgnieciona. Dobry i to. Do następnego dołka. Jest pierwsza bujeczka. Płytko leżała. Może coś więcej będzie. Poszukamy ich tu. Zrobię tak jak zawsze. Po kolei jadę. Na pół podzieliłem i jadę tą stronę, a potem tą stronę. Do następnego. Jest 50 groszy. Tak, nówka. Nówka sztuka. Niedawno co kupione było. Mokry piach i od razu monetki czarne się robią. Jeden grosik. Głęboko nie był. No, do następnego. Tu mam gdzieś sygnałek. 10 groszy. Jest coś tu jeszcze? Świeżo kupione. No, do następnego. Mam tu ładny sygnałek. Tutaj. O, patrzcie, piąteczka. Ja dawno nie miałem piątki. Kurczę. Jest coś tu jeszcze? O, jeszcze coś tu. Coś tu. Co to tak biło? Ale piątka jest. Płyciutko. Co to było? O, dwójeczka, nóweczka. No jak w takim piasku leży, to się nic nie dzieje. Trochę mokrego, tak głęboko. Jeszcze tam coś jest. Takie coś wyciągłem. Nie wiem, co to jest. Party, hezja, nie wiem. Jakiś. Zobaczę, co tam jeszcze jest. Jak wyciągnę, to pokażę. Skończyłem już plażę. Godzina 10 minut. Tak dokładnie szukałem. Może ktoś coś znajdzie po mnie, ale wątpię. Co było, to wyciągłem. Kapsle, wszystko, woda mi się nalewa. Teraz jestem w wodzie i sprawdzam, czy coś w ogóle jest. Czy warto tu wchodzić. Powiem tak. Na brzegu zero sygnałów. Tam dalej, już od razu do pasa tego i dokąd nie wchodziłem. Ale sięgałem, tyle lesklica dała, też żadnych sygnałów. Ale też i dołków nie ma. Także woda nie jest za czysta. Dosyć tego lania wody. Tu pan mi mówił, że ktoś zostawił mi coś. Wiem, pan mi mówił, że ktoś zostawił coś mi na tym.
Nie wiem od kogo to jest, ale dzięki. Czas na podsumowanie tych trzech plaż w sumie i dwóch dni. Jak to zawsze mówię, szału nie ma, ale to nie o to chodzi. Znalazłem jedną piątkę, ale tak jak mówiłem, dałem temu starszemu panu, mówił, że na chleb, no to uwierzyłem mu. Oprócz tego było 4 dwójeczki, 4 jedyneczki, 3 pięćdziesiątki, 3 dziesiątki i groszówki. W sumie to było 5 i 8 to jest 13, 16, 17, ponad 17 zł. Zauważyłem, że się dwie monety nie nagrały i nie wiem dlaczego. Czasami mi robi w konia GoPro. Zanim robię podsumowanie, przeglądam to, czy się tego nagrało wszystko, ale niestety dwóch. Nie wiem, gdzieś to poszło. Oprócz tego takie coś. Nie wiem, co to jest, jakieś odpustowe. No i ten traktorek. Ten traktorek to jest zaje fajny. Na tym chciałbym podziękować jeszcze raz anonimowemu darczyńcy, który powiesił mi na lusterku reklamówkę z produktami odnośnie jeszcze tego starszego pana. Jak się z nim pożegnałem, poszedł, że idzie kupić do sklepu chleb i przyszedł jakieś pół godzinie i rzeczywiście kupił chleb. Ale tak pomyślałem sobie, że on chyba nie przyszedł po to, żeby mi pokazać ten chleb. On widziałem w oczach, jak ten czteropak patrzał. I tak sobie myślę, co by tego woził. Nie oszukał mnie, powiedział, że na chleb. Może myślę, że i tak dostanie. Dałem mu tego czteropaka, bo ja nie piję, także co będę to woził. A darczyńcy, który to dał, przepraszam, że tak zrobiłem, ale nie dawajcie mi, nie zostawiajcie mi alkoholu. Ja po prostu alkoholu nie piję. Raz na ruski rok albo na dwa roki czasami wypiję. Ostatni raz piłem w Łebie w zeszłym roku, w lipcu chyba, czy coś takiego. Piwo piłem i jakoś mnie już nie ciągnie do tego. Znaczy się nigdy mnie tak za bardzo nie ciągło do tego, ale za dużo jeżdżę i niestety albo jeżdżę, albo piję. Znaczy się piję. Jeździć chcę i muszę, a pić nie muszę i nie chcę. Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. O, tak to by było, by wyglądało. Co poza tym? Pogoda piękna. Zapowiadają duże zmiany i przymrozki w nocy do minus 3-4. Zostawcie kciuki, co może napisze. Już tych PRL-i mniej, co mi się te PRL-e tak do mnie przyczepiły. Przecież ja tego okresu nienawidzę. Ale on wraca. Za komuny i potem po całej tej naszej pierestrojce. Wie pan, ja nie jestem ekonomistą, ja się nie znam, ja tylko widzę, jak ja żyję. Gdybym był ekonomistą, to ja bym wiedział, co mam zrobić. No bo z dnia na dzień poprawia się. Nie. Co panu się tam poprawia, panie? Jeden na drugi zwala, wszyscy kradną. Walczę o to, żeby było jednak trochę... Coś się zmieniło w tej Polsce. Myślę, że zahamowanie inflacji byłoby najważniejsze. Za komuny było lepiej, teraz jest gorzej.